słynną. Plama na niej, pętla Gorczewska. I tam drugi przystanek, stąd jest nocny 42, który... No, nie bardzo. Nie wypada. Pokazuje, że no niestety w kraju, w Polsce nie ma standardów ludzkich, nie ma. 18 lat w więzieniu człowiek za nic, bo tylko stadne dziady na niego się rzuciły i że mu udowodniły, że on zgwałcił, zamordował. Ja nie wiem, jak to było. I ten sędzia teraz jest na Facebooku. Jego twarz nawet może z tamtego momentu, czasu, kiedy on wydawał wyrok skazujący na tego chłopca. Chłopak ładny i te 20 lat, 18 jak minęło, ciut się postarzał, ale w więzieniu masz sam prymityw siedzi. No to przecież człowieka zepsują moralnie, psychicznie i w ogóle przez 18 lat daj spokój. Odszkodowanie dostanie. A ciekawe, czy mają winnego. A może to ten sędzia winny. A to widzisz, to jeszcze jak te mafie reprywatyzacyjne, tak i teraz te skandale i obtwają mać.